są pierwsze ustalenia śledczych w bulwersującej sprawie noworodka, którego ciało znaleziono w sortowni odpadów w Zabrzu. Choć z uwagi na okoliczności sytuacja od początku uznawana była za trudną, policjantom udało się zweryfikować i tym samym zawęzić obszar działań operacyjnych, skąd mogły przyjechać odpady, w których 1 października znaleziono zwłoki nowonarodzonego dziecka. Policja m.in. zabezpieczyła nagrania z kamer monitoringu sortowni. Przeanalizowali dokładnie, jakie śmieciarki w ostatnim czasie przyjeżdżały tam, jakie odpadki były przywożone. Dokonali też analizy samych odpadków, wśród których znaleziono zwłoki noworodka. Te wszystkie informacje zebrane i przeanalizowane pozwoliły na wytypowanie Zabrza i Bytomia jako miast, z których mogły przyjechać odpadki, wśród których znaleziono ciało tego noworodka. Ponadto wiemy już, że ten noworodek urodził się prawdopodobnie w 8 lub 9 miesiącu ciąży. Podaliśmy już też, że był to chłopiec. Jak przekazał nam dziś prokurator, przeprowadzono również wstępną sekcję zwłok, jednak na publikację jej wyników trzeba jeszcze poczekać. Ta nie pozwoliła na określenie przyczyny śmierci dziecka, stąd zlecono dodatkowe, dokładniejsze badania, które aktualnie są prowadzone. Z kolei policja apeluje, by mieszkańcy Zabrze i Bytomia, którzy mogą cokolwiek wiedzieć o sprawie rodziny dziecka, proszeni są o niezwłoczny kontakt pod numerem alarmowym. Policja gwarantuje anonimowość. Więził, odurzał i gwałcił. Decyzją sądu zatrzymany kilka dni temu przez myszkowską policję 45-latek został aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna jest podejrzany o bezprawne przetrzymywanie 22-letniej kobiety w jednym z ośrodków wypoczynkowych na terenie powiatu myszkowskiego. Kobieta była gwałcona i odurzana narkotykami. Prokurator przedstawiła 45-latkowi 5 zarzutów. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Katowickie Zawodzie może być 6. dzielnicą w mieście, w której będzie obowiązywała nocna prohibicja. Zanim jednak do tego dojdzie, władze miasta chcą posłuchać głosu mieszkańców i przeprowadzą konsultacje społeczne. Zdania w tej sprawie są podzielone. Tragedia. Dlaczego? Co? Znam pragnienie. Nie tylko alkoholu. I wiem, że jak się bardzo czegoś pragnie, a tego się nie ma od razu, to można wpaść w depresję. Chciałabym, żeby nie sprzedawali. Dlaczego? Albo bardzo dużo jest, biorą i rozwalają, jak są pijani, to rozwalają wszystkie przystanki do góry nogami i robią po prostu takie zaniedbanie. To w ogóle jest jakiś absurd. Wszyscy sobie żyją jak pączki w maśle, zarabiają miliony, noszą jedwabne garnitury, a nas tutaj gnębią i chcą jakiś, nie wiem, egzekwować od nas prawo, gdzie sami z tego kpią. Nocna prohibicja miałaby obowiązywać w tych samych godzinach, co w innych dzielnicach, czyli od 22 do 6 rano. Urzędnicy tłumaczą, że takie wnioski napłynęły do nich od samych mieszkańców. Chodzi o to, żeby ograniczyć spożywanie alkoholu w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Zakaz nie obowiązywałby jednak pubów czy restauracji. Konsultacje rozpoczną się w drugiej połowie listopada. Odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców. Ono odbędzie się 21 listopada o godzinie 17. To będzie poniedziałek w Miejskim Domu Kultury Bogucice Zawodzie przy ulicy Marcinkowskiego. Oprócz tego będzie możliwość wypełnienia ankiety elektronicznej na stronie katowice.eu w zakładce konsultacje. To od 16 do 30 listopada. Obecnie nocna prohibicja w Katowicach obowiązuje w 5 dzielnicach. To Śródmieście, Szopienice-Burowiec, Załęże, Dąbrówka Mała i Bogucice. Wszystko było robione zgodnie z przepisami, z obecną wiedzą naukową i obecnym doświadczeniem, jakie polskie górnictwo węgla kamiennego posiada. Komisja Wyższego Urzędu Górniczego uznała, że w kopalni Zofiówka prognoza zagrożeń, stosowana profilaktyka i sposób wykonywania robót były prawidłowe. W kwietniu 2022 roku doszło tam do wstrząsu, w wyniku którego zginęło 10 górników. Katastrofę spowodowało tąpnięcie wywołane wstrząsem o magnitudzie ponad 2,5 stopnia, a węgiel w rejonie katastrofy był szczególnie nasycony metanem. Badania wykazały, że węgiel w rejonie zdarzenia miał takie właściwości, że poza gazem naturalnym, pochodzenia naturalnego, jaki się znajduje w jego strukturze, zawierał bardzo duże ilości gazu pochodzenia zewnętrznego. Innymi słowy, był bardzo mocno nasączony gazem, który w konsekwencji silnego wstrząsu, czyli uderzenia w ten pokład węgla i zniszczenia jego struktury, wypłynął do wyrobiska, jak już powiedziałem, w tym momencie w ilości około 125 m3 na minutę.
W swoim sprawozdaniu Komisja WUG sformułowała łącznie 20 wniosków, z których 6 skierowano do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Spółka została zobowiązana do wykonania projektu technicznego kontynuacji robót w rejonie katastrofy, określającego 5 etapów działań, aby wznowić tam pracę. Ten projekt zostanie opracowany. Ma on jeszcze dodatkowo zostać skierowany pod obrady powoływanej przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Komisji do Spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych. Dopiero gdy ten projekt uzyska pozytywną opinię tejże komisji, wtedy będzie można mówić o wznowieniu robót w rejonie katastrofy. Akcja ratownicza w Zofiówce trwała 4 dni. Łącznie uczestniczyło w niej 71 zastępów ratowniczych. Do katastrofy doszło 3 dni po tragedii w kopalni Pniówek, również należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Czepek, tradycyjny i nieodłączny element stroju pielęgniarskiego, choć w dzisiejszych czasach już bardziej symboliczny. Dziś swoje czepki otrzymali studenci kierunku pielęgniarskiego Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Akademii Śląskiej. Dla przyszłych adeptów to niezwykle ważny moment, bo uroczystość czepkowania stanowi pierwszy stopień wtajemniczenia w tym zawodzie. Jest to dla mnie ważny dzień przede wszystkim. Na pewno będę jakieś za kilka lat, jak już będę pracowała, miło wspominać te czasy, no takiej młodości, dopiero zaczynania, wchodzenia w ten taki etap. No, będziemy pewnie oglądać zdjęcia z koleżankami z tego wspaniałego dnia i wspominać, więc no, cudowny dzień naprawdę. Wydział Nauk Medycznych imienia profesora Zbigniewa Religi powstał w ramach uruchomienia pierwszych na Śląsku i trzecich w Polsce prywatnych studiów medycznych, a czepkowanie odbyło się po raz drugi. Podczas czwartkowej uroczystości swoje czepki otrzymali nie tylko studenci drugiego roku pielęgniarstwa, ale również absolwenci. Na głowy pierwszych nałożono czepki białe, które symbolizuje już, że taka osoba studiuje pielęgniarstwo, ale nie ma jeszcze uprawnień do wykonywania zawodu. Ona wtedy ślubuje, że będzie godnie reprezentowała uczelnię i opiekowała się pacjentami, godnie uczyła się. Natomiast taka osoba, która już ukończyła studia, ma pełne uprawnienia zawodowe, otrzymuje właśnie taki czepek z czarnym paskiem, taki jak mam. Są wtedy jak równymi już członkami zawodu. A zainteresowanie zawodem pielęgniarki jest coraz większe. Drugi rok dziś czepkowany liczył ponad 100 osób, a w kolejnym naborze na studia zapisało się ponad 200 kandydatów. Jak przyznają władze uczelni, wykładowcy i praktykujący lekarze jednocześnie, nawet najlepszy specjalista bez pielęgniarki niewiele jest w stanie zrobić. To wynika również z tego, że oni z roku na rok są coraz lepiej wykształceni, coraz więcej umieją. Idzie to w dobrą stronę i to są, zresztą to już nawet mój ojciec dawno, dawno temu mówił to samo, że to nie są pomocnicy, to są nasi współpracownicy. I to ja mówię to zupełnie szczerze i zupełnie poważnie, ja tak uważam. Na moich zajęciach uczę mnóstwo empatii, tego potrzebują w tej chwili nasi pacjenci. Oprócz tego staramy się, aby ustawicznie się szkolili i przygotowywali do tego nowoczesnego pielęgniarstwa, które cały czas wchodzi na rynek. Myślę, że to będą prekursorzy tego nowoczesnego pielęgniarstwa, obsługi tych wszystkich urządzeń nowych, które są. Musimy pamiętać o jednym. Zawód pielęgniarki przestał być zawodem służki. Co podnosi prestiż i tym samym wpływa na coraz większe zainteresowanie studiami na tym kierunku. Nie nadużywać ich zaufania oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej. Na tę informację czekali wszyscy mieszkańcy regionu, którzy kolejkę linową w Parku Śląskim pamiętają jeszcze w dawnym układzie. W ciągu najbliższych 12 miesięcy powstanie nowa druga linia o długości ponad 1800 metrów, której trasa będzie przebiegała od Wesołego Miasteczka aż do Planetarium. Podczas przejazdu będzie można z lotu ptaka spoglądać na chorzowskie zoo. Biorąc pod uwagę tą linię pomiędzy Wesołym Miasteczkiem a Planetarium, jest to taka najbardziej atrakcyjna z punktu widzenia przede wszystkim dzieci. I to jest jedno z moich pierwszych wspomnień z dzieciństwa, to jest właśnie przejazd gdzieś nad tą kotliną dinozaurów, nad ogrodem zoologicznym. Więc myślę, że to było na tyle duże emocje jak dla mnie jako dziecka, że również dzisiaj dzieciaki będą, że powiem, pamiętały to może i do końca życia. Tak. Nowa trasa Elki będzie wymagała przesiadki w stacji pośredniej, a cały przejazd potrwa około 20 minut w jedną stronę. Jednocześnie w podróż nad Parkiem Śląskim kolejka będzie mogła zabrać 120 osób na kanapach krzesełkowych i dodatkowo kilkadziesiąt w 15 gondolach. Teren budowy wykonawcom zostanie przekazany w przyszłym tygodniu, a na czas wykonywanych prac obecna nitka kolejki zostanie wyłączona z użytku. Pod kątem budowlanym chyba tutaj niespodzianek nas jakichś wielkich nie może spotkać. No może ewentualnie gdzieś pod którymiś podporami pojawią się jakieś gorsze warunki gruntowe, które będą wymagały wzmocnienia.
gruntu. No i nasz partner, czyli firma Doppelmayr, która jest dostawcą całego systemu kolejki górskiej. To jest taki główny zakres. W czwartek oficjalnie podpisano z wykonawcami umowę na budowę drugiej linii Elki, która opiewa na ponad 85 milionów złotych. To ważny dla regionu moment, który tą inwestycją przywraca historię Parku Śląskiego. Jak uda nam się ukończyć tą drugą linię i wszystko sprawnie pójdzie, to będziemy pracowali nad trzecią linią. Planetarium zostało w czerwcu oddane za gigantyczną kwotę 150 milionów, a więc można powiedzieć ten trójstyk, ten ważny trójkąt w Parku Śląskim wraca na właściwe miejsce. No ale elementem, który trzeba będzie uzupełnić w mojej ocenie, jest trzecia linia. Finalnie wszystkie trzy trasy Elki mają powrócić do dawnego układu. Całość według wstępnych założeń ma cieszyć mieszkańców z końcem roku 2025. Scyzoryk, tak na niego wołają i teraz wraca. Stary, jestem w Gliwicach, tutaj właśnie, teraz na***alam. Siedzę sobie tutaj, siedzi cała sala, jestem tu, jest tu cała moja banda, WYP3 i Leroy. Prawda? Piotr Leroy Marzec, czyli dla wielu prekursor rapu w Polsce, wystąpi 25 marca w Arenie Gliwice w ramach koncertu The Legend, powrót legendy. Legendy, bo przecież w latach 90. ciężko było znaleźć młodą osobę, która nie znała utworów rapera. Ale na scenie pojawi się nie tylko on, bo legend będzie więcej. Usłyszeć będzie można zespół Kaliber 44, a także duet Rahim i Focus, doskonale znany z Paktofoniki czy Pocahontas. Tu będziemy robili taki ukłon trochę, który już testowaliśmy parę razy, taką hybrydę, bo będzie ze mną na scenie wielu muzyków ciekawych i będziemy grali na żywo, ale z uwagi na to, że jest DJ HWR, który jest przekotem, będziemy robili hybrydy dość ciekawe, żeby publiczność mogła posłuchać dokładnie, jak te bity chodziły wtedy, kiedy je pierwszy raz słyszeli, a jednocześnie mieli nową jakość i mogli wejść w zupełnie nowy klimat z tymi kawałkami. Organizatorzy zapewniają, że to nie jedyne gwiazdy, jakie wystąpią w Arenie Gliwice. 12 grudnia mają odkryć kolejne karty. Chcieliby także, żeby impreza odbywała się tu cyklicznie. Pomysł urodził się w naszych głowach, w zasadzie moim i mojego brata jakiś czas temu. Myśleliśmy tutaj o jakimś fajnym koncercie, który by można zrobić i tutaj tak naprawdę kiedyś słuchaliśmy w radiu Leroya. Tak? No mówię, kurczę, może by to zrobić z tym Leroyem. I tak ten pomysł nam gdzieś w głowach siadł, że zrobimy The Legend. Sprzedaż biletów na koncert rozpocznie się 3 listopada.